Filadelfia, jedno z największych miast Stanów Zjednoczonych, podejmuje dzisiaj ze swoim klubem, a więc lotników, podejmuje dzisiaj drużynę z New Jersey, a więc Diabłów. I dzisiaj ten oto mecz razem ze mną rozegra Foczek. Dzień dobry. Tak jest. Bardzo czy taki dobry będzie, to zobaczymy. Tak jest. Dla niewtajemniczonych, dla mojego kolegi jest to dopiero drugi mecz rangi mistrzowskiej. Wcześniej rozegraliśmy już mecz pomiędzy Florida Panthers i Carolina Hurricanes i on się aż tak dobrze dla mojego kolegi nie skończył, ponieważ poniósł porażkę 3-1. Natomiast teraz rozgrywa mecz drużyną, która jeżeli chodzi o sezon jest czystą kartką, ponieważ jest to jej dopiero drugie spotkanie. Do tej pory miała tylko mecz Chicago Blackhawks, które zdołała... Oni chyba przegrali, zdaje się. Ale to pewnie... O, i tutaj sytuacja niewykorzystana, tutaj o włos było od bramki. Niestety podanie takie chociaż sytuacja dosyć sprzyjająca, ale niewykorzystana. Tak jest, tutaj bramkarz nie zamroził krążka. No piękne podanie do przeciwnika. Tak. I mamy spalony. Piękna sytuacja. Dokładnie tak. Tak. No i co jeszcze? A ja powiedzieć, no. Minął już tydzień od ostatnich dwóch meczy. Sytuacja się trochę pozmieniała. Ci, którzy są bardziej na bieżąco, pewnie już oglądali okienko transferowe. O! Patrick Elias zdobywa pierwszą bramkę, a więc kapitan Diabłów z New Jersey. Ciekawa sytuacja. Tak. Co tu dużo więcej dawać? Tak. Że tak ujmując troszeczkę brzydko, to zawalili sprawę. Lotnicy, niestety. I mówimy tu o lotnikach, którzy, to jest taka mała ciekawostka, na amerykańskim... Nie o takiej ciekawostce chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć o tym, że NBC Sport, o którym już wspominałem dwa mecze temu, a więc jakby amerykański odpowiednik TVP Sport, to właśnie Philadelphia Flyers pokazuje najwięcej, ponieważ pokazuje ich w ciągu sezonu aż 20 meczy, czyli aż 1/4 rozgrywek jest pokazywana. A są takie kluby, które nie mają żadnego meczu, co jest dość ciekawe. No ale tutaj, jak nie wiadomo o co chodzi, dlaczego tak jest, to wiadomo co się rozchodzi. No i piątka. Tak. A więc na chwilę nastała cisza. I to pewnie nie tylko na stadionie. Chociaż stadion akurat raczej reaguje dość żywiołowo. I czy teraz będzie kontra? Nie ma. Obrona New Jersey póki co działa, ale nie udaje się im tego wykorzystać. Tak, może poprośmy tutaj pana kolegę o parę słów na temat tego, jak ogólnie wejście w hokej uważa u siebie, jak na razie mu się... Jak mam być szczery, to się dosyć wkręciłem, a jako, że chodzę jeszcze do szkoły, też w szkole dzisiaj na zajęciach zawodowych sobie grałem i na 30 klatkach na sekundę na najmniejszych ustawieniach graficznych dało się grać, a ja w tym momencie tracę bramkę, bym nie rozpraszał. Tak jest, Jonas Rönnqvist, a więc jeden z nowych nabytków, bodajże z wolnych agentów, zdobywa więc dość ważną bramkę dla swojej drużyny. No i cóż, bramkarz Filadelfii powoli zaczyna być nacenzurowany. A teraz może wróćmy do tematu mojego kolegi. No i wracaj. No. Tak. Wracając do tematu, to w szkole świetnie się grało. Na tych 30 klatkach na sekundę w rozdzielczości mniejszej niż 800x600. Ale udało mi się coś tam wygrać kiedyś, raz może. No tutaj jest sytuacja bramkowa, ale niestety niewykorzystana. Ale tu jeszcze jedna będzie i też niewykorzystana. Kto by się tego spodziewał? Dokładnie. Hartnell był w tej sytuacji. Pięknie oddaje krążek.
Dokładnie tak. No tutaj akurat nie grają jakieś specjalne gwiazdy z wysokiej półki, przynajmniej dla nas nie są to zawodnicy z najwyższej półki chyba, chociaż Travisa Zajca akurat możecie kojarzyć, bo on dalej gra i to też w New Jersey, więc tutaj jeszcze jako młody talent, a w Realu to już jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w klubie, o ile się nie mylę oczywiście. No i John Madden? Nie. O, i tymczasem mamy karę dla Filadelfii. A więc... Tak, nieprzyjemna sytuacja dla lotników. Po raz pierwszy będą musieli bronić się przed przewagą liczebną Diabłów. Chociaż no. Lepiej im wychodzi gra pod presją niż w tylu samozawodników. Dokładnie, bywały mecze. Zdążyliśmy zauważyć, kiedy grali w stracie dwóch zawodników. Tak, była sytuacja właśnie w meczu Caroline z Florydą, że była sytuacja 5-3, ale nie przyniosła na bramki, a tymczasem mamy pierwszą tercję. Domyślam się pewnie, że nie masz za wiele do powiedzenia, ale chciałbym, żebyś powiedział dwa słowa na temat tej pierwszej tercji. No, udało się 8 celnych strzałów strzelić, co w porównaniu do poprzednich 5 jest całkiem spoko. I tyle. Ja to jeszcze, warto jeszcze dodam, że z wodą dodać, że Filadelfia wygrała 5 znowień, a New Jersey tylko 2. Także jest to pewien plus dla drużyny z Filadelfii. No ale karę też miałem jak jeden. Tak, ale jedna kara wiosny nie czyni. Warto tutaj wspomnieć o prawdziwej NHL, gdzie Arizona Coyotes była jedną z czołowych drużyn, która strzelała bramki grając w osłabieniu. Nie pamiętam, ile już dokładnie było, ale miała jeden z wyższych wyników. Oczywiście zainteresowanych zalecam na oficjalną stronę NHL.com. Pewnie takie statystyki będzie można obejrzeć. A tutaj mamy tymczasem nieudany strzał ze strony New Jersey. I offset. Zgadza się. Nitti Mäki po raz kolejny broni za Chpary. Ja daję ci krążek. Tak jest. Możesz być zadowolony. Tak. Ale widzę, że gramy fair play, więc ty mi też oddajesz. Tak jest. Jak to się mówi, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jak kuła Bogu, tak Bóg Kubie. I pewnie gdybyśmy się uparli, to byłoby więcej takich przysłowiów. A Mark Bell podbija do trójeczki wynik Diabłów. Także zapowiada się, że... No. Będzie wysoki. Tak, a Filadelfia niestety raczej wygląda na to, że ten blamaz z Chicago nie był przypadkowy, a warto wspomnieć, że Chicago jest jedną ze słabszych drużyn, a to tymczasem ktoś nam się tu włamuje na transmisję, aż Travis Zajc strzela kolejną bramkę. Tak, a tymczasem tutaj MPD nam się włącza do transmisji. Bój się, już powoli będę zapoznawał się z meczem, a tak? Raczej no, postaram się chociażby. Tak jest. 4-0. Boże. Tak. Fenomenalna porażka. Smoczka. Ale tu proszę być kulturalnym, bo jesteśmy na wizji. Dzieci mogą nas oglądać, także proszę o pohamowanie się. To już wystarczy, że Woczek powiedział wystarczająco brzydkie słowo. Także o. Brzydkie słowa zostawcie na później. A to jest prowokacja wykonywana ze strony Maciejem. Państwa, prowokacja. I tutaj była próba strzału, ale Martin Brodeur nie daje sobie w kaszę dmuchać i ponownie... No, ja bym na twoim miejscu zmienił teraz bramkarza po takim wpuszczeniu. Gdybym wiedział, jak się zmienia, to bym to zrobił. Dobra, nie wiem, czy się udało, ale... Najwyżej, jak się nie uda, powtórzymy. Overtime'a, a właściwie timeouta, przepraszam. Tak, jak możecie słyszeć, dzisiaj trochę jestem nie w sosie. No... Ewentualnie w sensie własnym, którego nie ma. Tak. No dobra, jeszcze się nie udało, ale być może albo się później pomyśli o kolejnym o timeoucie, albo tutaj może Filadelfia w tym czasie wyprowadzi atak. I jest Paul Kariya. Tam wydawało mi się, czy słuchaj. No, jak widać, słupka nie było, co oznacza, że lotnicy wreszcie zdobywają bramkę. Być może to będzie bramka honorowa.
No i mamy kolejny offside. A więc tutaj kibice wstają z miejsc. Tylko myślę, że przy tym wyniku to raczej nie wiem, czy oni wstają ze szczęścia, czy ze złości. Przepraszam bardzo, ale no właśnie, jesteśmy na wizji, także proszę o opuszczenie. Już wracam na swoje miejsce. Proszę o powiadomienie, gdy wrócimy. To chciałem powiedzieć, że... Ale bez brzydkich słów, proszę. No to trzeba będzie wyciąć. To się wytnie, proszę Państwa. Dokładnie. A tak możecie wycinać, to ja mogę video na dwie minuty. No właśnie, nie wiem, czy można wycinać, ale... Boże. Dobranoc. To Maciek idziesz? Tak. A ty nie denerwujesz? Tak, no i nieprzyjemna sytuacja. Tak to jest, jak się niestety korzysta z publicznego TeamSpeaka. Trzeba będzie pomyśleć pewnie o jakimś prywatnym przy okazji następnego spotkania. Prawdą jest to. Tak. Także nie chciałem, kurczę, robić dodatkowego renderowania, ale niestety zostałem do tego zmuszony przez akcję Krzysztofa P. Z ładnego pinczykiem. Tak, dobra. Pora się uspokoić i przejść do meczu. Tutaj New Jersey próbuje, ale nie zdążyli. Offside. Tak, nie zdążyli przed niebieską linią. Przejąć krążka. Widać, że prowokacja była. Tak. Taka ewidentna. I Timo, niecelnie. Zajc, Pandolfo, wychodzi do ataku. Jansen, nie ma. Prawie. Tak jest. Jak to powiedział kiedyś pewien słynny komentator, prawie robi wielką różnicę. Tak jest. I tutaj było starcie na niebieskie zakończenie 20 Filadelfii i tu była szansa na bramkę, ale nie udało się. I idziemy w drugą stronę. Pandolfo, też niecelnie. Tak jest. Oczywiście można się powiedzieć, że tutaj będzie więcej strzałów niecelnych. I teraz Primo. Broder broni. Zajc. Próba kolejna i Zach Smith przejmuje teraz krążek. Znowu Zajc i znowu Pandolfo. Nie udało się. Tutaj będziemy mieli zmianę formacji na drugą ze strony Diabłów. I tutaj była bardzo kolejna sytuacja, ale obrona na razie działa, chociaż to jeszcze nie koniec. I Travis Zajc wyprowadza na razie krążek za tercję obroną i idziemy do kontrataku, ale krążek daleko od bramki. Aż tutaj przetrzymanie. Tak, a więc mieliśmy bardzo intensywne ostatnie sekundy, akurat na zakończenie tercji. Normalnie aż tych emocji zasycha mi w gardle, że tak pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Emocje jak najszybciej. Tak jest. No i oto tercja numer 2 dobiega końca. No, już tak strzały nie aż tak źle. Tak, to tutaj... Tak ładnie. Tak. Chociaż znowu przegrałem tercję, to tak przykra sprawa. Tak, czyli najważniejszym aspektem do poprawy będzie większa skuteczność strzała. Dokładnie. Dobrze, no to w takim razie wracamy do meczu na ostatnią tercję. I teraz pytanie, czy będziemy mieli prawdziwy odlot ze strony lotników, czy... Czy to może gwóźdź do trumny? Tak jest. Czy może to Diabły pokażą większe rogi i jeszcze powiększą przewagę? Jeszcze nic nie wiadomo. Tu niewykorzystana sytuacja, a niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, chociaż tutaj bardzo blisko. Na szczęście bramkarz Filadelfii był na posterunku i mamy karę dla Filadelfii, której nie mieliśmy okazji ujrzeć. Dlaczego? Nie wiem. Tak, prawdopodobnie tutaj realizator postanowił odciąć nam dostęp, no ale to już nieważne. Ale nie ma bramki. Akcja. Dokładnie tak. Tutaj odzyskanie krążka,
ale od razu oddanie go. Tak, Kowalew tutaj wychodzi z akcją. Rundqvist próbuje. Jest bardzo blisko, chociaż tu jest obrona Częstochowy w wykonaniu Filadelfii. Tak jest. Gutier. Upshol. Z drugą stronę i bardzo mało zabrakło. Tak. Elias, czy Elias? Nie dał rady. I znowu krążek lotników. I mamy karę dla Diabłów. A więc przez chwilę zagramy w 4 na 4. I jest opcja, że to Filadelfia zagra za chwilę w przewadze. Bo Alex Kowalew za zahaczanie łapie karę. Jak uważasz, czy ta kara była zasłużona? No, kijem w twarz to tak nikt nie chciałby dostać, więc uważam, że jak najbardziej zasłużona. W sumie masz rację, też się zgodzę z tym. I czy to wykorzysta Filadelfia? Broder wciąż czyni cuda. Teraz przejęcie krążka. Jednak nie do końca. Tak jest. I czy będzie? Nie ma na razie. Matwiczuk, Zubrus, Martin. Koniec kary dla Filadelfii. Grają teraz przez parę chwil w przewadze. Primo niecelnie. Daud, Zubrus. I jeden na jeden z bramkarzem. Niewykorzystana sytuacja kolejna. Tak jest. I teraz znowu Filadelfia. Obrona na razie robi swoje u Diabłów. A tu proszę Państwa, lagi. A więc powrót. O, i mamy tutaj zupełnie niepotrzebny błąd ze strony zawodnika gospodarzy, Kimo Timonen. Kara za wysoki kij. Zobaczmy ją z innej perspektywy. A więc ostre pociągnięcie. Troszkę bardzo. Niestety. Jeff Carter, o i właśnie, warto też wspomnieć o jednym z największych transferów, jeżeli chodzi o te drużyny. Znaczy, przepraszam, jeśli chodzi o Diabłów, ponieważ pojawi się w drużynie Niklas Cranwell, a więc jeden z czołowych zawodników Detroit Red Wings, a więc pretendentów do końcowego sukcesu. Więc trzeba to uznać za jedno z największych wzmocnień, jeżeli chodzi o drużynę gości. I mamy spalony. Unlucky, jak to się mówi, unlucky. Tak. Wpływają na grę bardzo mocno. Upshol. Na razie jest obrona. Rundqvist. Nie udaje mu się. Dadenol. I znów spalony. I już zbliżamy się do końcówki meczu. Jeszcze tylko 7 minut. Primo. Nie udaje się. Zach Paris. Ratie. Hatcher. Primo po raz drugi. Nie zdoła utrzymać krążka. Zubrus. I teraz ostro przetrzymany. I znowu Filadelfia. Hatcher. Wybija krążek. To bezsensowne podanie. Tak. Gdyby to oddał z innego miejsca, mogłoby to grozić uwolnieniem. Ale tu jeden na jeden z bramkarzem, chociaż nie trafia w ogóle na bramkę. Dokładnie. To może się skończyć nieprzyjemną sytuacją oraz kontrą Filadelfii. O, i tutaj mamy karę. A nie, zdawało mi się, myślałem, że będzie kara, ale to była pewnie tylko prędkość podana na grafice. Więc bramkarz, który na początku spotkania nie spisywał się zbyt dobrze, pod koniec się obudził w końcu. Tak jest. Szkoda, że tak późno. No ale może się rozkręci z kolejnymi meczami. Kto wie. Znowu nieczelnie. Dokładnie. Matwiczuk, Zubrus. Jest próba i ostatnia minuta. Czy New Jersey zdołają już bić szóstą bramkę? Na razie nie zapowiada się to. Matwiczuk tutaj próbuje przejąć. Jorg, przepraszam. I Mike Jorg zdobywa bramkę dla Filadelfii. A więc
5-2. 40 sekund do końca, to już jest nie do odrobienia, niestety. Aczkolwiek zawsze tyle pocieszenia, że wygrywają, przepraszam, że przegrywają mniejszą różnicą. Tu brutalnie potraktowany. Tak. Ale mimo to zgodnie z przepisami i Kowalew nie zdołał, Elias. Tak. 25 sekund do końca i czy uda im się strzelić? Tak jest. Patryk Elias z drugą bramką w tym meczu. No troszkę nam niezbyt miła perspektywa wyszła, ale z grubsza mniej więcej widać, jak to wyglądało. No i kapitan drużyny Devils być może zostanie zawodnikiem meczu, ale o tym się dowiemy dopiero za chwilkę, gdy po meczu będzie... Tak, gdy będą pokazywani najlepsi zawodnicy meczu. I teraz Hatcher broni zawodnika Diabłów. I czy teraz będzie kolejna próba? No niespecjalnie. Hartnell, Hatcher, Cronwall popełnia błąd. Wiśniewski zdążył, Rundqvist. I ostatnie podanie. No i koniec. A więc Diabły wygrywają. No niestety dla Filadelfii to jest druga z rzędu porażka, a więc bardzo słabo ten sezon dla nich się zaczyna. No, unlucky, jak to się mówi, unlucky. Tak. Ewidentnie. Tak, zobaczmy teraz na trzech najlepszych zawodników meczu. A więc Martin Brodeur, bramkarz Devils, zostaje trzecim zawodnikiem meczu ze skutecznością 93%. Mark Bell z bramką i asystą jako drugi zawodnik meczu. I oczywiście Patryk Elias, jako najlepszy zawodnik meczu. Teraz proszę pana Patryka o moje podsumowanie. Moje podsumowanie. Mecz nie zdominowany, lecz braki skuteczności Filadelfii przesądziły o tym, że przegrali wynikiem tak, jak jest. No ale w środku pola było dosyć wyrównanie. Tymi słowami chciałbym zakończyć swoją wypowiedź. Tak, i może tak przy okazji jeszcze też dopowiem, że gdyby na ten dzień odbywały się transfery, to którą pozycję byś najchętniej wzmocnił? Pozycję bramkarską. Też się spodziewałem takiej odpowiedzi. Jeszcze szybki pogląd na statystyki. Jak widzimy, Devils 38 strzałów, a Philadelphia tylko 7 mniej. W hitach było to jeszcze bardziej wyrównane, ale z kolei buliki bardzo dobrze szły nam... drużynie gospodarzy. Jeżeli chodzi o kary, no to tak jak widzimy, niezbyt dobra skuteczność, tylko jedna z czterech kar została ogólnie wykorzystana. No i jeszcze szybkie spojrzenie na dodatkowe statystyki. Jak widzimy, czy jest jakaś statystyka, która mogłaby to zaimponować? No, nie powiedziałbym, przynajmniej tak po mojemu. No czas ataku też obydwie drużyny całkiem niezły, chociaż różnica nie jest aż tak duża. No i jeszcze szybki pogląd na statystyki poszczególnych zawodników. I tym oto akcentem po właśnie kończą się zawodnicy. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia już jutro na kolejnym meczu. Do usłyszenia.